polu karnym kiwa i walcz. Są waleczni i nieustępliwi. Na treningi przychodzą niemal każdego dnia. W szkole Mistrzostwa Sportowego w Mielcu każdy z młodych zawodników ma tylko jeden cel. Moim największym marzeniem jest zagrać w klubie Stal Mielec oczywiście, na tym naszym stadionie, który wybudowali tak niedawno. Moim marzeniem zawsze było zostać piłkarzem zawodowym, żeby Stal Mielec w przyszłości grała tak jak za dawnych lat. O tym, że wychowankowie klubów są najlepszą drogą do sportowego sukcesu, doskonale wie pan Edward Kazimierski, prezes klubu Stal Mielec w latach 70. Real Madrid. No i trybuny są pełne. Tuż ile było wtedy? 30 tysięcy ludzi. Ponad. Ponad. Tak? Piłkę nożną mieliśmy na wysokim poziomie. Zawsześmy zakładali, że dobry klub będzie w ten czas, jak będzie piłka nożna dobra. To właśnie wtedy drużyna z niewielkiego wówczas 80-tysięcznego miasta dwukrotnie sięgnęła po Mistrzostwo Polski. Dla Mielca grały takie sławy jak Lato, Kasperczak, Gąsior czy Domarski. Domarski strzelił w Anglii, nasz zawodnik, strzelił w Anglii bramkę w 73 roku, która dała nam Polsce reprezentacji awans do Mistrzostw Świata. W ubiegłym roku władze miasta wyremontowały i oddały do użytku nowoczesny, kameralny stadion. Pod hasłem W drodze po dawny blask zapowiadają powrót Mielca na sportową mapę Polski. Z okazji 75-lecia utworzenia mieleckiej stali władze miasta oraz Polskie Zakłady Lotnicze, sponsor zespołów piłki nożnej i ręcznej, postanowiły uczcić rocznicę w spektakularny sposób. Były w latach 70. i 80. przeloty samolotów, ale śmigłowca jeszcze tutaj nie mieliśmy. To prawdopodobnie pierwsza tego rodzaju sesja zdjęciowa w Polsce. Nad nowo oddanym stadionem miejskim w Mielcu pojawił się jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych śmigłowców świata. I mamy nadzieję, że Black Hole będzie 12. zawodnikiem tej drużyny. Drużyna piłkarska już gra w drugiej lidze, zajmuje drugie miejsce i walczy o awans do Ligi Pierwszej. Piłkarze zapowiadają, że to dopiero początek. Celem jest ekstraklasa. Kibiców mamy wspaniałe, także mamy frekwencję jedną z największych w kraju, także myślę, że musimy teraz my jako zawodnicy dostosować się do tych wspaniałych kibiców. Szczypiorniści z PGE Stal Mielec dwa lata temu sięgnęli po brąz w Mistrzostwach Polski. Chcemy bić się o te największe lokaty, czyli dochodzić do półfinałów. No, ten sezon zweryfikuje, jak będzie na koniec rundy. Sportem żyje całe miasto. Na mecze piłki nożnej i ręcznej przychodzą całe rodziny. Na trybunach niemal zawsze zasiada komplet kibiców. Wspaniała atmosfera jest zawsze na meczach, jest dużo kibiców, praktycznie pełny stadion jest zawsze. Dobrzy zawodnicy i wspaniali kibice. Wszystko to coraz bardziej przekłada się na wyniki. Za sukcesy kciuki jak nikt inny trzyma prezes Kazimierski. Nie ukrywa, że znowu chciałby od kibiców usłyszeć szczere: Stal Mielec potęgą jest. Mamy stadion i cieszę się, że coś się dzieje z powrotem, że będzie w Mielcu dobrze.